Nowoczesnej. Paulina Henik-Kloska, dobry wieczór. Witam serdecznie. Pani poseł, widziała pani sondaże, które w Warszawie dają większe szanse Kamili Gasiuk-Pihowicz niż Pawłowi Rabiejowi? Jesteśmy cały czas przed kampanią wyborczą i to, jacy kandydaci będą walczyć o fotel prezydenta Warszawy, myślę, jeszcze przed nami. Czyli nie jest pewne, że Paweł Rabiej, który mówi, ja jestem oficjalnym kandydatem Nowoczesnej, wystartuje w tych wyborach? A czy Paweł Rabiej został wskazany przez struktury tutaj warszawskie i faktycznie dostał bardzo silny mandat od tych struktur, bo został poparty praktycznie stuprocentową liczbą głosów z pojedynczymi jakimiś przypadkami przeciw. Ma warszawskie wsparcie, ale nie ma jeszcze centralnego, jeśli chodzi o Nowoczesną? Natomiast zarząd Nowoczesnej będzie akceptował wszystkich kandydatów mniej więcej pod koniec pierwszego kwartału, uwzględniając różne elementy na scenie politycznej, które będą i różne kandydatury, które jeszcze mogą gdzieś tam się zawsze pojawić. Czyli Paweł Rabiej jest takim kandydatem in spe, jeśli chodzi o Nowoczesną? Na ten moment jest to kandydat wskazany przez strukturę, ale Paweł Rabiej sam mówi wyraźnie, że jeżeli z politycznych względów jeżeli to by miało zaważyć na wygranej z Patrykiem Jakim, na przykład tutaj w Warszawie, jest gotowy ustąpić. Platformie Obywatelskiej jest gotowy ustąpić? Mówił o tym, że ustąpić. Komu wypadałoby jednak zapytać Pawła Rabieja, kogo miał dokładnie na myśli? To ja słuchałem tego, co mówił Paweł Rabiej w RMF FM w tym studiu. On wyraźnie stawiał Platformie Obywatelskiej warunek. Mówił, możemy współpracować, ale warunkiem współpracy jest, by to nie był kandydat, który jest z Platformy. Dalej, w Warszawie nie jesteśmy jako Nowoczesna gotowi ustąpić. To trochę nie rozumiem. Znaczy, Paweł Rabiej mówił to jeszcze pewnie przed rozpoczęciem tych rozmów, które dzisiaj się toczą. No, mówił dzisiaj kilka tygodni temu. Rozmowy się już toczyły wtedy, pani poseł. Rozmowy, tak naprawdę twarde rozmowy, toczą się mniej więcej od tygodni od poprzedniego posiedzenia Sejmu, kiedy to liderzy różnych ugrupowań i ruchów opozycyjnych spotkali się w naszym klubie w trakcie ostatniego posiedzenia. I to zupełnie zmienia obraz rzeczy, jeżeli doszłoby do jakiegoś porozumienia i liderzy poszczególnych partii politycznych wypracowaliby jakieś porozumienie, podzielili w jakiś sposób Polskę, to Paweł, myślę, byłby gotowy się podporządkować. Posiadacie i rozmawiacie, pani poseł, czy na poziomie doświadczenia w kierowaniu instytucjami różnego rodzaju, na poziomie doświadczenia politycznego, Paweł Rabiej bije na głowę Rafała Trzaskowskiego. A jakie doświadczenie w byciu posłem miało 27 parlamentarzystów Nowoczesnej, którzy dzisiaj w niczym nie ustępują w debacie politycznej? Rozmawiajmy o duecie Trzaskowski-Rabiej. Trzaskowski, były minister, były eurodeputowany poseł. A Rabiej? Wie pan co, ja zazwyczaj, doświadczenie jest bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsza dla mnie jest pewna wizja. Wizja, z którą zasiada się na danym fotelu. Ja w wieku 26 lat zostałam dyrektorem placówki bankowej. Nie miałam zielonego pojęcia, ale miałam pewną wizję. I tą wizję zrealizowałam. Ale doświadczenie w zarządzaniu miastem, w zarządzaniu ratuszem, które jest wielkim koncernem, jeśli to dziś dokładnie widzimy, chociażby przy okazji reprywatyzacji. Naprawdę pani zdaniem nie jest argumentem ważnym? I doświadczenie Hanny Gronkiewicz-Waltz doprowadziło dzisiaj do ogromnych problemów. Do problemów związanych na przykład z reprywatyzacją. Miała dosyć spore doświadczenie wcześniej w historii, a mimo to nie uchroniło ją to przed tymi błędami. Dlaczego? Dlatego, że nie wdrożyła nowoczesnych systemowych rozwiązań, które mogłyby pomogły zarządzać Warszawą, jak na przykład korporacją, o czym dzisiaj sama mówi, że w pewien sposób jest to korporacja. Paweł Rabiej takie doświadczenie posiada, w biznesie prowadził swoje własne projekty i myślę, że pod tym kątem jest naprawdę przygotowany do tego, żeby również zarządzać takim miastem. Zatrudniał kilka tysięcy ludzi, chce mi pani powiedzieć. Nie zatrudniał kilka tysięcy ludzi, ale właśnie jakby zarządzał przedsiębiorstwem, które opierało się na pewnych wolnorynkowych zasadach, których właśnie w zarządzaniu miastem brakuje. Na przykład, to siadacie, rozmawiacie z Platformą, dzieląc te poszczególne miasta. I macie na mapie Wrocław. Tam Platforma Obywatelska wystawiła już kandydatkę, profesor Alicja Chybicka. Macie kogoś, kto mógłby ją przebić? Sondażowo chociażby? Mamy w strukturach naprawdę kilku bardzo fajnych kandydatów. Na przykład? Mamy na przykład wrocławskiego posła Michała Jarosa, który posiada olbrzymie doświadczenie w byciu parlamentarzystą. Znowu mi pan powie, sondaże że sondaże pokazują, że różnica między nimi jest dość znaczna, jeśli chodzi o rozpoznawalność i poparcie. A myśli pan, że ja zrobić na
rok przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi sondaż. Jakie poparcie uzyska Paulina Henik-Kloska w Gnieźnie? To myśli pan, że sondaż wskazałby, że zostałabym parlamentarzystką? Bo ja jestem w 100% przekonana, że większość mieszkańców mojego miasta nie znała mojego nazwiska, a znali może ci, którzy ze mną w jakiś sposób bezpośrednio ocierali się w życiu zawodowym, współpracując ze mną. A dzisiaj myślę, że w kolejnych wyborach parlamentarnych dostałabym bardzo dobre poparcie. Co do tego doprowadziło, że zostałam parlamentarzystką? Oczywiście w jakiś sposób flaga Nowoczesnej, ale również moja zdeterminowana kampania wyborcza, którą prowadziłam każdego dnia na ulicach Nowoczesna miasta. Nowoczesna chce jednoczyć opozycję. Pani poseł, na razie idzie jak po grudzie. Te rozmowy, o których pani mówi, no na razie nie wyglądają różowo. Ryszard Petru zapomniał zaprosić na jutrzejsze rozmowy i spotkanie lidera PSL-u, Władysława Kosiniak-Kamysza. On mówił, że nie dostał u nas zaproszenia. Musiał to powiedzieć publicznie w radiu, żeby zaproszenie przyszło od Ryszarda Petru. Czy to zaproszenie do PSL-u zostało skierowane, ale faktycznie zostało skierowane do tego, kto reprezentował to ugrupowanie w trakcie poprzedniego spotkania, czyli pana posła Sawickiego. No bardzo, ale Francja elegancja. Było to niefortunne, do czego Ryszard Petru od razu się przyznał i faktycznie jakby poprawiliśmy to od ręki. Dziś w Komisji Sprawiedliwości Europarlamentu, a w przyszłym tygodniu na sali plenarnej debata o Polsce. Czy przed tą debatą 15 listopada, tą dużą na sali plenarnej, Ryszard Petru będzie w Parlamencie Europejskim, żeby rozmawiać z liderami chociażby liberałów? Czy my cały czas powstrzymujemy zapędy liberałów do tego, żeby stosować jakieś sankcje względem Polski, bo nie jest tak, jak to głosi się chociażby z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, że popieramy jakiekolwiek sankcje. Nie, my mówimy wprost. Sankcje wymierzone w polski rząd nie będą sankcje, które uderzą po kieszeni rząd, tylko Polaków. I to Ryszard jest najgorsza sytuacja. Pojedzie do Brukseli czy Strasburga, żeby o tym rozmawiać z liberałami? Nie wiem, żeby miał na dziś zaplanowane jakieś konkretne spotkanie, ale zazwyczaj co jakiś czas spotyka się z szefem ALDE i myślę, że i tym w tym przypadku będzie próbował studzić emocje. I co w takim razie powinna waszym zdaniem zrobić Unia Europejska w sprawie Polski? Znaczy są różne mechanizmy, którymi można się posługiwać. Nie trzeba bezpośrednio sięgać do kieszeni Polaków. No spodziewam się w pierwszej, znaczy mam nadzieję, że tak jak powiedziałam, do zamrożenia jakichkolwiek i wdrożenia jakichkolwiek sankcji zamrożenia wypłat nie dojdzie. Bo to by, mówię, było, to by się odbiło na przedsiębiorstwach, na naszych drogach, na jakości instytucji. To co podpowiecie liberałom, pani poseł? No to proszę zostawić. To są kwestie negocjacyjne i myślę, że to zostawimy Ryszardowi Petru i szefowi ALDE. Natomiast czyli zakłada pani, że jednak można, coś powinna Unia Europejska w polskiej sprawie zrobić? Że przede wszystkim przyjmować stanowiska bezwzględne i jednoznaczne. Liderzy Nowoczesnej będą w sobotę na Placu Piłsudskiego, żeby razem z prezydentem obchodzić Święto Niepodległości? Znaczy, z tego co wiem, będziemy tutaj uczestniczyć w spotkaniach w Warszawie. Ja na pewno z prezydentem? Będę, ja na pewno będę uczestniczyć w swoich obchodach. Pani poseł, rzeczniczkę Nowoczesnej pytam. Czy będzie lider Nowoczesnej na Placu Piłsudskiego razem z prezydentem? Dotychczas uczestniczyliśmy w tych obchodach, ale w zeszłym roku one się mocno rozeszły. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że KOD nie może robić w Gdańsku obchodów w miejscu, gdzie standardowo były świętowane na przykład porozumienia sierpniowe, do różnych rzeczy może dojść. Na ten pytam moment, o to dlatego, że na scenie Nowoczesnej czytam. Święta narodowe powinny być obchodzone ponad podziałami. Powinny łączyć, a nie dzielić. Zamiast osłabiać siłę narodu, powinny go budować. Nowoczesna będzie razem z prezydentem, czy bez? Nic nie wiadomo, żeby miało nas nie być. Czyli będziecie. Najprawdopodobniej tak. Paulina Henik-Kloska, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Rzeczniczka Nowoczesnej, poseł Paulina Henik-Kloska z nami. Pani poseł, Nowoczesna domaga się dymisji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Powodem ma być awans żony prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. O co chodzi? No, tak naprawdę czytamy w życiorysie, że było względem tej pani prowadzone postępowanie dyscyplinarne nawet. Kiedy? Nie pamiętam, kiedy to było, ale w tym w przeszłości. Roku, dwa lata temu, czy troszkę więcej. Jeżeli taka osoba dostaje awans na szefa sądu, no to nie da się ukryć, że można mieć wrażenie, że niekoniecznie czysta karta jako sędziego zadecydowała o tym awansie, a względy jakieś polityczne. I ale to czy jest poza, to... tym, poza tym postępowaniem dyscyplinarnym spojrzała pani na życiorys sędzi, żeby ocenić, na ile to waży w tym życiorysie? Akurat nie ja dzisiaj miałam konferencję w tej sprawie, więc nie przeglądałam dokładnie życiorysu
głosu pani sędzi, ale no, jakby sam fakt, że jednak mimo wszystko mamy do czynienia z takim zbiegiem okoliczności, że z jednej strony jest to osoba, względem której było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, z drugiej strony jest to osoba blisko związana z obecnym prokuratorem generalnym, a ta osoba z kolei bezpośrednio pracuje ze Zbigniewem Ziobro, to ja widzę jednak tutaj bezwzględnie, no, że o awansach nie powinny decydować tego typu kwestie, sędzia zwłaszcza Małgorzata w wymiarze sprawiedliwości. To jest to, czego bawiliśmy się. Została prezesem Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Mówicie, to niebywałe i nie do pomyślenia. Na co Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada tak. Sędzia Małgorzata Hencel-Święczkowska pracuje od 18 lat. Była kierownikiem sekcji i wiceprzewodniczącą wydziału. W połowie spraw wydaje wyroki w 3 miesiące, a 80% jej wyroków utrzymuje się w sądzie odwoławczym. To nie są argumenty, które panią przekonują, że być może ten awans jest jednak uzasadniony? Mimo wszystko wychodzę z założenia, że ktoś, kto ma pełnić rolę szefa sądu takiego czy innego, powinien mieć taką czystą kartę, żeby nie mieć z jakichkolwiek powodów postępowań dyscyplinarnych w swoim życiorysie. Zbigniew Ziobro odpowiada, pani sędzia awansowała także wcześniej za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Może ten argument panią przekonuje? Myślę, że jeżeli chodzi o pana Zbigniewa Ziobrę, to nazbierało się wiele elementów. To, co działo się wcześniej w sądzie, między innymi w Suwałkach i w innych sądach, wymiana prezesów. Nie uciekajmy od tej konkretnej sprawy, pani poseł, bo o niej rozmawiamy. Dzisiaj tak, ale dzisiaj to jest, wie pan, zawsze należy wychodzić z założenia, że miarka się przebrała. I to jest zazwyczaj tak, że parę spraw nakłada się na siebie i w końcu doprowadza do tego, że uznajemy, że pan minister nie powinien już być panem ministrem. W przypadku pana ministra Ziobro, no, wiele rzeczy mogło się nazbierać, w tym między innymi to, co się dzieje w przypadku obecnej wymiany różnych prezesów, różnych sądów. Tyle, że ta wymiana w tym konkretnym przypadku, pani poseł, nie jest wymianą, tylko uzupełnieniem wakatu, bo poprzedni prezes przestał być prezesem, bo skończyła się kadencja. Zaczyna być prezesem pani sędzia Święczkowska i minister Ziobro pyta przy tej okazji, czy takie osoby, właśnie jak minister, jak sędzia Święczkowska, z powodu męża, który jest prokuratorem krajowym, mają się wycofać z życia publicznego? Znaczy, moim zdaniem, jeżeli oczekuje się zazwyczaj, żeby jednak inne względy zawodowe, czysta karta doprowadzały do awansów, między innymi no, w polityce, w spółkach Skarbu Państwa, to również w sądach. Wiemy dobrze, jak wygląda awansowanie w no, najbliższym otoczeniu Prawa i Sprawiedliwości, jak dotychczas były dobierane osoby do współpracy w spółkach Skarbu Państwa, w agencjach rządowych i dzisiaj mam wrażenie, bezwzględnie, że to samo dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. To jest no, niestety następstwo ustawy, którą przyjęliśmy przy sprzeciwie oczywiście Nowoczesnej jeszcze w lipcu tego roku, ustawie o sądach powszechnych, którą niestety nie zawetował pan prezydent Andrzej Duda, która daje możliwość powoływania, odwoływania w sposób no, dosyć samoistny obecnemu ministrowi sprawiedliwości, który jednocześnie jest prokuratorem generalnym, za dużo jak na jedną osobę i dzisiaj niestety to doprowadza do tego, że mamy wątpliwości, jakie elementy decydują o awansie takiej czy innej osoby. Gdyby nie ta ustawa, gdyby nie te zmiany, niefortunne bardzo zmiany, bardzo niebezpieczne zmiany w ustawodawstwie w zakresie sądów powszechnych, to powiedzmy sobie szczerze, nie mielibyśmy dzisiejszych wątpliwości, co zadecydowało o awansowaniu danego sędziego na stanowisko szefa sądu. To zajrzyjmy na sejmowe podwórko i spojrzyjmy w przód. Nowoczesna będzie popierać w Sejmie obywatelski projekt przepisów o aborcji. Ten z szyldem Ratujmy Kobiety 2017? Na pewno będziemy głosować, żeby ten projekt został skierowany do pracy w komisji, bo myślę, że na tym etapie dojdziemy do głosowania w Sejmie, że po pierwszym czytaniu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak w poprzednim razem, zgłoszą wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. My byśmy chcieli nad tym pracować. A Nowoczesna zgłosi wniosek o odrzucenie tego przeciwnego wniosku? Zatrzymaj aborcję? Znaczy, tak jak poprzednio, będziemy zapewne głosować przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Nie wyobrażamy sobie, aby zmuszać kobiety do rodzenia dzieci, które nie są w stanie przeżyć paru godzin i będą w bólu umierać. Ale czy Nowoczesna wyśle do kosza ten projekt Zatrzymaj aborcję już na etapie pierwszego czytania? Na pewno będziemy głosować przeciwko zaostrzeniu aborcji. Nie, pytam o coś zupełnie innego. Czy będziecie głosować za tym, żeby Sejm odrzucił już w pierwszym czytaniu
ten wniosek. Tak samo jak głosowaliśmy poprzednio. Większość klubu głosowała za odrzuceniem ustawy. W zasadzie chyba cały klub głosował za odrzuceniem w pierwszym czytaniu. Tam się podzieliliście troszkę. Nie do końca. Dwie osoby wyłamały się w drugim przypadku, czyli właśnie w przypadku projektu Ratujmy Kobiety. Dwie osoby zagłosowały również za odrzuceniem. Cała reszta klubu głosowała za skierowaniem tego projektu do komisji. Uważamy, że jest wiele rzeczy, które zawiera ta ustawa, nad którymi naprawdę warto się pochylić. To jeszcze raz. Zatrzymaj aborcję. Projekt w pierwszym czytaniu. Nowoczesna wysyła do kosza. Odrzucamy. Pamięta pani, co pani deklarowała przed wyborami w takiej właśnie sprawie, jeśli chodzi o projekty obywatelskie składane w Sejmie? Znaczy, są projekty obywatelskie, które wracają po raz kolejny. Ja trzymam się jednak faktów. Przygotowałem dla pani ściągę, żeby pani wiedziała, co pani obiecała w tej sprawie. Nad projektami obywatelskimi, niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzą. Które z wymienionych mechanizmów zamierza pan wspierać i stosować, zasiadając w parlamencie? Jest tutaj opcja na stronie Mam Prawo Wiedzieć. Zakaz odrzucania obywatelskiego projektu ustawy w pierwszym czytaniu w Sejmie. Paulina Henik-Kloska zaznacza odpowiedź tak. Należy stosować taki zakaz, to na pamiątkę dla pani. Tak, nie pamiętam dobrze, jak wypełniałam tą ankietę. Jest to jeden z punktów. To chyba dość ważna deklaracja, pani poseł. To jest bardzo ważna deklaracja. I 99,99% takich projektów faktycznie staram się, by trafiały do komisji, by nad nimi pracować. A ile obywatelskich projektów ustaw trafia do Sejmu? Ale z tym projektem nie identyfikuje się w żadnym zakresie. Ale nie chodzi o poparcie tego projektu, pani poseł, tylko o skierowanie go do pracy w komisji. Tak, potem możecie go sobie odrzucić. Znaczy, wie pan co, skierowanie projektu ustawy do pracy w komisji ma sens w momencie, kiedy widzimy szansę na poprawienie tego projektu tak, aby wnosił on cokolwiek dobrego. Mimo nie wszystko. Nie to obiecała pani ten projekt, wyborcom przed wyborami. Ten projekt należy do jednych z niewielu z tych, które nie są w stanie nic dobrego wprowadzić w polskim prawie. No to mamy projekt Ratujmy Kobiety, który, jak rozumiem, pani chce popierać, pracować nad nim w Sejmie. Tak. Czy chce pani, żeby 15-latki mogły same decydować o tym, że przerywają aborcję? No właśnie niekoniecznie. Jest to faktycznie jeden z bardziej kontrowersyjnych zapisów tej ustawy. Ratujmy Kobiety 2017. Tak. Wychodzę z założenia, że 15-latki to przede wszystkim w tak trudnych sytuacjach powinny współpracować z rodzinami, ze specjalistami. Podjęcie tak trudnej decyzji w samotności, w strachu przez 15-latkę może powodować tym, że będzie nie mogła sobie tego wybaczyć przez całe życie i kobieta, uważam, w wieku 15 lat nie jest gotowa do podejmowania w sposób świadomy i samodzielny tego typu decyzji. Przeciwnicy tego projektu mówią, że jest w nim zapis o karaniu kobiet, zresztą nie tylko kobiet, które chciałyby opowiadać o tym, co przeżyły w czasie zabiegu przerwania ciąży. Widzi pani takie zagrożenie? 2 lata więzienia dla tych kobiet? Za to, że opowiadają, czy chcą opowiedzieć o tym, co przeżyły w czasie zabiegu przerwania ciąży. No nie wyobrażam sobie w ogóle za tego typu sprawy osobiste, intymne karać kobiet w Polsce. To jest oczywiście interpretacja przeciwników tej ustawy. Mhm. Chodzi o taki artykuł, w którym ktoś, kto rozpowszechnia również w internecie twierdzenia nie znajdujące oparcia w aktualnym stanie wiedzy ani badaniach naukowych o przebiegu lub konsekwencjach medycznych stosowania antykoncepcji lub zabiegów przerywania ciąży, miałby właśnie być karany karą do 2 lat więzienia. Propagowanie nieprawdziwych informacji, jak na przykład to, że sam pan minister dzisiaj potrafi publicznie mówić, wykorzystując swoją pozycję w rządzie i swoją pozycję jako lekarz, że tabletka Lawan jest tabletką wczesnoporonną, powinno nieść ze sobą jakieś konsekwencje. Natomiast na pewno nie w postaci 2 lat więzienia. Pani poseł, pani niedawny klubowy kolega Zbigniew Gryglas dołączył do ekipy Jarosława Gowina. To jest porażka Nowoczesnej? Znaczy, to jest przede wszystkim porażka tego człowieka. Ja w grudniu, wczoraj zresztą przypomniałam Zbyszkowi, on zna moją osobistą opinię na ten temat, tego co zrobił. Przypomniałam mu, że w grudniu razem protestowaliśmy na sali plenarnej i mieliśmy akurat tak, że byliśmy razem jednego dnia w jednym tygodniu, protestując przeciwko łamaniu pewnych podstawowych praw demokratycznych i praworządności w Polsce. I dzisiaj mam wrażenie, jakbym została przez mojego byłego kolegę klubowego nabita w butelkę. Bardziej mogą tak się czuć nasi wyborcy, którzy oddali głos niekoniecznie na Zbigniewa Gryglasa, który zdobył 1000 głosów i wszedł do Sejmu tak naprawdę na plecach Ryszarda Petru, bo wszedł, właśnie zdobył mandat poselski tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo wiele osób poparło Ryszarda Petru, z którego ideami dzisiaj rozchodzi się w 100%. To może Nowoczesna po prostu postawiła na złego zawodnika.
wynika. Znaczy, takie błędy niestety się zdarzają. Zdarzają się we wszystkich klubach. Mieliśmy wcześniej przykład Jacka Sariusza Wolskiego w Platformie Obywatelskiej, który w Europarlamencie również w bardzo kontrowersyjny sposób odciął się od swojej formacji i swojego byłego przewodniczącego. No, mamy przykład grupy samorządowców ze Świętokrzyskiego, którzy również dołączyli do pana Gowina. To się niestety zdarza w polityce i to źle. Ja się identyfikuję ze wszystkim, co mówię i ze wszystkim, co robię. 100%. Słyszeliśmy przed chwilą a propos obywatelskich projektów ustaw. Pani poseł. Od każdej zasady ma prawo być wyłom i zasada nie byłaby zasadą, gdyby nie miała wyjątków. Szczególnie jeśli chodzi o tak ważną sprawę, natomiast jak obywatelskie projekty ustaw. Zarzekam się i mogę potwierdzić wszystkim słuchaczom Radia RMF FM, że nie wyobrażam sobie dołączyć do ekipy pana Gowina, bo nic, nie ma idei, które by mnie chyba z tym ugrupowaniem łączyło. Pytanie, kto w to uwierzy, bo jeszcze niedawno poseł Gryglas wytykał na sejmowej mównicy Prawu i Sprawiedliwości nepotyzm polityczny w spółkach Skarbu Państwa. Mówił, że są awanse, o których decydują koneksje, legitymacja partyjna. A teraz ktoś, kto był przed chwilą Nowoczesną, staje się członkiem zupełnie innego zespołu. Jak tu wierzyć politykom, pani poseł? Znaczy, no niestety tego typu politycy doprowadzają potem do tego, że mamy bardzo niskie poparcie i zaufanie społeczne jako politycy, jako grupa zawodowa. Natomiast proszę o to pytać pana Zbyszka Gryglasa. Ja również jestem jego postawą bardzo rozczarowana. Nie, ja pytam o to, czy Nowoczesna jednak nie widzi tutaj swojej porażki w tym wszystkim. Tak jak powiedziałam, to jest w pewien sposób błąd, porażka Nowoczesnej, że taka osoba dostała trzecie miejsce na liście warszawskiej, ale bez takich porażek nigdy nie jest w stanie człowiek utworzyć dobrego projektu, uważam. Paulina Henik-Kloska, rzeczniczka Nowoczesnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.